Sponsorem programu jest dystrybutor bezprzewodowych słuchawek JBL Live. Teraz razem z nami dr Grażyna Wójcik, prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego. Dzień dobry pani prezes, dziękuję za to spotkanie. No właśnie, jakie te problemy pielęgniarki mają, zwłaszcza w czasach epidemii, bo wszyscy doskonale wiemy i o tym mówimy, że to bardzo trudny czas dla medyków. Dzień dobry państwu, dzień dobry pani redaktor. Pielęgniarki od kilkunastu dni znalazły się w troszkę nowej rzeczywistości zawodowej, organizacyjnej, ale również rodzinnej. Wiele koleżanek, kolegów musiało pójść do pracy i podjąć się, być przygotowanym do zadań, z którymi może niekoniecznie i nie do końca zmierzyli się we wcześniejszej pracy czy nawet kształceniu, bo choroby zakaźne były takim zagadnieniem, które troszkę stawialiśmy z boku jako coś, co było i nas, wspaniałych dwudziestowiecznych ludzi, nie dotyczy. Coś, co jest nieznane, na początku wiedzieliśmy mało, jak będzie wyglądał rozwój epidemii w Polsce, jaka będzie struktura pacjentów, z jakimi problemami, jak będzie wyglądało zabezpieczenie. Na początku nie było jeszcze decyzji o szpitalach zakaźnych dedykowanych, więc wszyscy słuchali wieści z Chin i byli w lekkim napięciu. Później, gdy już zaczął się stan zagrożenia przeciwepidemicznego, czyli tak naprawdę 13-14 marca. Wiele placówek nie miało jeszcze wdrożonych zmienionej organizacji pracy, nie było wyposażenia na stanowiskach pracy, nie było też wsparcia dla personelu, takiego prostego ludzkiego wsparcia, co się będzie działo, jak sobie z tym damy radę i jak możemy wam pomóc. Mówimy tutaj o stronie kierownictwa i zarządu. Oczywiście te problemy pielęgniarek przez tych kilka dni, bo mówimy dzisiaj o 9-10 dobie od czasu ogłoszenia tego poprzedniego okresu przedepidemicznego, zmieniały się bardzo dynamicznie, bo najpierw były to problemy czysto techniczne, czy mam środki ochrony, jaką procedurę zastosować, jak przeorganizować pracę. Później zaczęły się problemy prawne, jak działamy, jaka jest podstawa prawna, w jaki sposób pracujemy, czy pracujemy bezpośrednio, czy pracujemy w oparciu o telekonsultacje, którego jak pacjenta kwalifikujemy do różnych poziomów zagrożenia epidemiologicznego i dalej, czy jakie jest moje ryzyko, jakie jest ryzyko dla mojej rodziny. Ten problem oczywiście został, narasta i jest takim jednym z największych chyba psychicznych presji, z którą się mierzy każdy pracownik medyczny w tej chwili i każda pielęgniarka, pielęgniarz. Jak ta pomoc teraz wygląda? Czego najbardziej pielęgniarkom brakuje? Domyślam się, że to wsparcie psychologiczne na pewno, bo pani mówi o tym, że to są osoby, które pracują z zakażonymi, że później wracają do domu, mają dylematy. Też słyszałam takie komentarze, że za granicą, nie wiem jak u nas, że apelują służby medyczne, żeby pojawiały się na przykład hotele, które będą dla nich dostępne blisko szpitali, placówek, gdzie w tej chwili pracują, bo nie chcą wracać do domu, żeby nie zakażać swoich najbliższych. Jak na ten moment ta sytuacja wygląda? Bo wiemy, że ona będzie coraz gorsza. Ja myślę, że nie chciałabym generalizować, bo w Polsce mamy tysiące podmiotów, placówek medycznych o różnym poziomie zaawansowania sprzętowego, organizacyjnego. Jedne placówki sobie poradziły, prawda, dają radę w trudnych warunkach, ale dają radę, a inne jakby troszkę tkwią w rzeczywistości, że ktoś to powinien zrobić i ktoś powinien dostarczyć. Ale próbując jednak wyciągnąć pewne wnioski, w mojej ocenie najważniejsze dzisiaj, co potrzebują pracownicy medyczni,
to ogromnego wsparcia, takiego bardzo naturalnego ludzkiego traktowania przez kierowników, przez zarząd, stanowienia jednej drużyny i mądrego myślenia i mądrych decyzji związanych z tym, co się będzie działo z personelem. Na przykład na poziomie szpitali dzisiaj dokonują się przeniesienia personelu z oddziałów mniej obciążonych do części, która ma większe potrzeby, więcej musi obsłużyć pacjentów. I te decyzje powinny być wyprzedzane przez przygotowanie, przez informowanie, przez zastanawianie się, kto, dlaczego i tak dalej. Bo w momencie, gdy taka decyzja spada, że pani X, Y muszą być przesunięte na przykład na izbę przyjęć i okazuje się, że dyrektor, patrząc na listę alfabetyczną, trafia w osobę, która jest na przykład samotną matką i wychowuje dwoje nieletnich dzieci, zaczyna się wielki stres, wielka panika, wielki konflikt, bo wszyscy są w nim włączeni, czy dobrze, czy niedobrze zrobił. Gdyby być może z tą osobą, nawet z tą samotną matką porozmawiać, przygotować ją, ona nie byłaby w tak trudnej psychicznie sytuacji i nie podejmowałaby czasami bardzo obronnych decyzji. Pani doktor, a jak to wygląda, bo wiemy, jakie są rozwiązania systemowe, codziennie słyszymy ministra zdrowia i rząd, który na konferencjach prasowych informuje o tym, co się dzieje. I to dużo lepiej wygląda, przynajmniej takie dochodzą do nas głosy z tej perspektywy konferencji prasowej i rządu, a dużo gorzej wygląda, jeżeli do takiej placówki się pojedzie, czy próbuje się coś załatwić, nie wiem, oddać krew, pacjenci onkologiczni, kobiety w ciąży i tak dalej, i tak dalej, że tutaj panuje bałagan i tych rozwiązań, co zrobić w danej sytuacji, kompletnie nie ma. I że panuje przez to chaos. Jakby poziom funkcjonowania i jakości usług medycznych w Polsce jest wszystkim nam bardzo dobrze znany i każdy ma swoją ocenę. Wiemy, że system borykał się z wielkimi problemami kadrowymi, organizacyjnymi. I teraz mamy sytuację takiej szczególnej ekspozycji firmy, prawda? Firma jest narażona na niezwykłe nowe uwarunkowania. I to coś, co źle funkcjonowało w warunkach normalnych, na pewno nie będzie dobrze funkcjonować w sytuacji ekstremalnej takiej obciążenia. Więc tych problemów jest bardzo dużo. Cieszę się, że minister, decydenci zachowują spokój, dają nam poczucie przynajmniej w jakimś tam zakresie bezpieczeństwa. Natomiast system opieki zdrowotnej to są rzeczywiście ludzie. To są ludzie. I bardzo proszę zwrócić uwagę, my bardzo dużo mówimy o tym, że zabraknie respiratorów, że zabraknie może, że wcześniej był problem testów, laboratoriów. Ale tak naprawdę nie mówimy o tym. Może użyję prostego porównania. System opieki zdrowotnej jest w tej chwili na swego rodzaju quasi wojnie epidemiologicznej. Wojnę wygrywamy żołnierzami, wygrywamy sprzętem, bronią, umundurowaniem, ale wygrywamy też najczęściej mądrym zarządzaniem, prawda? Mądrymi ludźmi, generałami, którzy myślą, jak do tych ludzi, do tych żołnierzy dotrzeć, jak ich zmotywować, jak dać im wsparcie, kiedy, w jakim momencie skierować ich do walki, kiedy ich wycofać. Jeżeli zabraknie tych ośrodków decyzyjno-taktycznych na poziomie każdego szpitala, każdej firmy, sprzęt, aparatura nie ma znaczenia. I dlatego ja bardzo od początku zwróciłam szczególną uwagę na wsparcie dla pracowników, dla kobiet, dla pielęgniarek, położnych, ratowników, fizjoterapeutów, bo jakby zabrakło nam w tym pierwszym etapie komunikacji decydentów ze społeczeństwem na temat przygotowania się do epidemii, zobaczenia tego czynnika ludzkiego. Ja widziałam wspaniałych kolegów w garniturach, mężczyzn, którzy mówili o systemie, jakby był tylko światem
wspaniałych mężczyzn. A to system opieki zdrowotnej jest światem kobiet. Około 70% pracowników to są kobiety, które świetnie pracują, są filarem swoich rodzin, opiekują się swoimi matkami, najbliższymi. I są na pierwszej linii frontu, pani doktor, to trzeba podkreślać. Tak. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Doktor Grażyna Wójcik, prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego. Proszę pamiętać, że wszyscy jesteśmy z wami, bo jak was zabraknie, to nie będzie miał się kto nami zająć. I to jest kluczowa informacja. Dzięki serdeczne, pani doktor. Zdrowia przede wszystkim. Sponsorem programu był dystrybutor bezprzewodowych słuchawek JBL Live.